W dzisiejszej Ewangelii słyszymy słynną przypowieść o faryzeuszu i celniku. Dwóch gości przyszło do świątyni, żeby modlić się, natomiast jeden został przedstawiony jako wzór modlitwy, taki, która się Panu Bogu podoba, celnik. Drugi natomiast jako przykład zarozumiałości. Dlaczego taki obraz obydwu? Dlaczego taka linia interpretacji? Dlaczego w ogóle Pan Jezus, opowiadając tę przypowieść, wybrał faryzeusza i celnika? Najpierw spróbuję rozjaśnić, wytłumaczyć, kim byli faryzeusze, jaka była ich historia, bo to jest kluczowe dla zrozumienia pewnych spraw, również kim byli celnicy. Następnie w drugiej części dzisiejszego spotkania wytłumaczę, jaka jest charakterystyka, jakie są literackie sztuczki, których używa Łukasz Ewangelista, żeby pokazać troszkę na poziomie retoryki i filologii, jaka faktycznie była modlitwa jednego i drugiego, a później zobaczymy, co płynie w ogóle w przesłaniu tej Ewangelii. Serdecznie zapraszam. Kiedy czytamy Ewangelię, nie trzeba zbyt szczegółowej analizy, żeby zauważyć, że faryzeusze generalnie są postrzegani bardzo negatywnie. Zawsze, kiedy mówi się o faryzeuszach, to podkreśla się ich bardziej wady niż zalety. Musimy sobie uświadomić jedną rzecz. Ewangeliści mają bardzo szczególny punkt widzenia. Ewangelie są opisane po roku 70., kiedy judaizm przeżywa kryzys spowodowany najazdem i zburzeniem świątyni i próbuje, że tak powiem, podnieść się z gruzów i wyrobić nową tożsamość. Jedynym stronnictwem, które przetrwa i które właśnie później przejdzie w późniejszy rabinizm, są właśnie faryzeusze. I oni są bardzo skontrastowani z chrześcijanami w Ewangeliach, ponieważ również Kościół, to jest moment, kiedy Kościół w jakiś sposób wypracowuje swoją tożsamość. I właśnie, żeby odróżnić chrześcijaństwo od judaizmu jako religię, a nie jako jedną z sekt żydowskich, ewangeliści kontrastują ruch Jezusa właśnie przede wszystkim z faryzeuszami. To jest pewien punkt widzenia. Ewangeliści, mówiąc jeszcze inaczej, mają pewien interes, żeby właśnie tak, a nie inaczej naświetlić ich postać. Ale kiedy weźmiemy na przykład pisma świętego Pawła, kiedy weźmiemy słowa z listu do Filipian, gdzie święty Paweł sam pisze o swojej młodości, że był Hebrajczykiem z Hebrajczyków w stosunku do prawa faryzeuszem, co do gorliwości prześladowcą Kościoła, a co do sprawiedliwości legalnej stał się bez zarzutu, to zobaczymy, że faryzeusz w tych słowach utożsamiany jest z kimś po pierwsze gorliwym, po drugie z kimś pełnym żarliwości, z człowiekiem sprawiedliwym, bez zarzutu, z kimś, kto też zachowuje tradycję przodków. Jak to było z tymi faryzeuszami? Proponuję tak pokrótce prześledzić ich historię, żebyśmy mogli osadzić i zrozumieć pewne zachowania w kontekście społecznym, ale przede wszystkim również historycznym. Uczeni długo spierali się, kiedy faryzeusze jako stronnictwo powstali, kiedy to stronnictwo się wyłoniło. Dzisiaj zdecydowana większość wskazuje na epokę Machabeuszy, a więc nie tak daleko przed Chrystusem, połowa II wieku. Kontekst, jaki towarzyszy wyłonieniu się tego stronnictwa, to bardzo tragiczna historia. W 169 roku Antioch IV, Epifaniusz, kiedy wracał z Egiptu, wstąpił do Jerozolimy i ukradł ze świątyni jerozolimskiej tam znajdujące się skarby. Przede wszystkim ołtarz ze złota i świecznik, ale również zabrał całe świątynne złoto, srebro i kosztowne naczynia. O tym czytamy w pierwszej księdze machabejskiej. To, trudno się dziwić, wywołało niesamowity bunt stronnictw żydowskich. Ale ten bunt posłużył królowi heleńskiemu jako pewien pretekst, ponieważ po raz kolejny najechał na Jerozolimę i rozpoczął długodystansową, długofalową politykę stałej helenizacji. Dwa lata po tym pierwszym incydencie, w 167 roku, Epifanes IV zakazuje Żydom praktykowania najświętszych tradycji judaizmu, szabatu i obrzezania. W świątyni, w miejscu najświętszym, staje posąg Zeusa Olimpijskiego. To jest zbezczeszczenie świątyni. Świątynia będzie oczyszczona dopiero po powstaniu Machabeuszy, a święto Hanuka będzie w judaizmie upamiętnieniem tego oczyszczenia. Ta helenizacja zaplanowana, systematyczna, dotyczy nie tylko Jerozolimy jako
centrum, stolicy, ale również jest prowadzona na obrzeżach, również w wioskach. I między innymi taką wioską jest Modin. To czytamy w księdze pierwszej machabejskiej, gdzie żyje Matatiasz. Kiedy do tej wioski przyjeżdża urzędnik królewski i edyktem króla każe spożywać wieprzowe mięso i składać ofiary bogom pogańskim, część Żydów czyni to, bo wie, że zginą. To jest pierwszy moment tak naprawdę w historii judaizmu, kiedy Żydzi giną za swoją wiarę, jeżeli nie podporządkują się nakazom królewskim. Więc czynią to. I kiedy jeden z Żydów składa takie ofiary, w Matatiasza, jak to autor Księgi Machabejskiej mówi, wstępuje Boży gniew, zabija Matatiasz, zarówno urzędnika królewskiego, jak i tego Żyda zdrajcę. Z punktu widzenia Matatiasza był to zdrajca religijny. No i w tym momencie Matatiasz nie ma wyjścia. Musi uciekać. Wraz z swymi synami, kolejnymi przywódcami powstania, ucieka na pustynię i tam, na pustyni, wraz z tymi, którzy do nich się przyłączają, powstaje zalążek powstania machabejskiego. Powstania, które doprowadzi do odzyskania niepodległości na kilkadziesiąt lat. Dynastia hasmonejska będzie takim symbolem tej niezależności politycznej między niewolą helleńską, a później od 63 roku rzymską. Wizja, którą przedstawia nam Biblia tego powstania, momentami jest bardzo romantyczna. Romantyczna, mówię, w kategoriach takiej obrony wartości religijnych i narodowych, także za cenę śmierci. Biblia mówi, że powstańcy udali się na pustynię z całymi rodzinami, z żonami, z dziećmi. Tam ukrywali się w jaskiniach i tam przygotowywali spotkanie. No, z całym szacunkiem dla powstańców, ale taka literacka wizja trudna jest do obrony, jeżeli chodzi o fakty historyczne. Natomiast warto zwrócić uwagę na pewien szczegół. Narrator opowiada nam taką bardzo dramatyczną historię. Otóż kiedy żołnierze greccy dowiedzieli się, że na pustyni szykuje się powstanie, oczywiście zostały skierowane oddziały, by interweniować. I tak się stało, że dotarli do powstańców akurat w dniu szabatu. W dniu, w którym w myśl Tory, prawa, Izraelitom nie wolno było prowadzić wojny. I w tym momencie powstańcy, chociaż stanowią mniejszość, chociaż są na pustyni, chociaż są tacy bezbronni, stają w sytuacji za zrządzeniem Bożym jeszcze bardziej tragicznej. Otóż mają niesamowity dylemat. Czy w obronie prawa, Tory, religii, wolno złamać przepis prawa? Większość machabeuszy i ich zwolenników powiedziała tak. I rozpoczęła się systematyczna walka i tak rozpoczęło się powstanie machabejskie. Ale była również grupa, która zinterpretowała przepis Tory bardzo literalnie i postanowili być wierni do końca. Nie wolno łamać przepisów prawa, nawet w obronie samego prawa i wobec na zbliżających się wojsk, poddali się bez walki. Jest bardzo dramatyczny opis w Biblii, właśnie kiedy oni widzą oprawców zbliżających się, krzyczą słynne słowa. Wolimy zginąć z czystym sumieniem, niż złamać przepisy prawa. W Biblii czytamy, że prześladowcy z zimną krwią zabili właśnie tych Izraelitów wiernych prawu, również ich żony i dzieci. I teraz musimy, proszę Państwa, pamiętać o jednej sprawie. Te wszystkie wydarzenia, o których mówimy, miały miejsce zaledwie 150 lat przed Chrystusem. Więc w czasach Nowego Testamentu pamięć o tych męczennikach za wiarę wciąż jest bardzo żywa. Wierność przepisom prawa, Torze, w pewnym stopniu utożsamiano z wiernością naszym przodkom. I to nie tak odległym. Naszym ojcom, naszym dziadkom. To była różnica trzech pokoleń. Osobom bliskim, których my pamiętamy, a które oddały życie za wiarę i za naród. Tradycja machabejska mówi również o grupie pobożnych hasidim, którzy brali udział w tym spotkaniu. I to z tego stronnictwa, z rozłamu, który dokonał się prawdopodobnie za Hirkana I, powstało stronnictwo faryzeuszy. Musimy więc zrozumieć pewien kontekst i pewien etos, który w czasach Jezusa towarzyszy faryzeuszom. Faryzeusze są bardzo łatwo kojarzeni właśnie z tymi romantycznymi wątkami powstania, z tym oddaniem życia za Torę.
Proszę zwrócić uwagę, to oni w czasach Jezusa optują za bardzo dokładnym przestrzeganiem prawa, za skrupulatnym wypełnianiem każdego przepisu. Przypominają tych, którzy zginęli za prawo i są ich spadkobiercami. Wywodzą się właśnie z tej tradycji, z tej linii. Jakakolwiek polemika Jezusa z faryzeuszami na kartach Nowego Testamentu ma bardzo szerokie tło i musiała siłą rzeczy wzbudzać wiele emocji. Po pierwsze, faryzeusze mieli niesamowity wpływ na społeczeństwo. Oni zasiadali w Wysokiej Radzie. Oni pełnili rolę przywódców politycznych. Nie byli kapłanami, ale uważano ich za przywódców również duchowych narodu. Byli pewnego rodzaju punktem odniesienia, swego rodzaju autorytetem w sprawach religijnych i narodowych. Jednym słowem można powiedzieć, ludzie legendy, do których odwoływano się i których słuchano. Po drugie, słuchano ich zwłaszcza dlatego, że w czasach Jezusa mamy niewolę rzymską, a więc kolejne zagrożenie polityczne, a więc ich popularność pewnie wynikała też z tego faktu, że w czasach niepewnych politycznie społeczeństwo lubi mieć punkt odniesienia w konserwatywnych ludziach i w pewnych zasadach stałych, które są zakorzenione w tradycji. Nie? No i mamy tą bliskość wydarzeń. Jak mówię, około 150 lat. Ginącymi dawniej byli dziadkowie tych, którzy żyli w czasach Jezusa. Wierność prawu i wierność tej tradycji faryzejskiej to jest w pewnym sensie za czasów Jezusa wierność wartościom narodowym i religijnym, za jakie nasi bliscy przodkowie ginęli. I tutaj nagle małoletni, bo dopiero 30-letni Jezus wychodzi na środek synagogi tu czy w innym mieście i zaczyna polemizować z tą tradycją, z faryzeuszami, z tymi, którzy dla ludzi są niesamowitym autorytetem, którzy są uosobieniem pewnych wartości w chwili kryzysu, niewoli rzymskiej, i on zaczyna podważać pewne zasady, które oni głoszą, które wiążą się z tradycją narodowo-wyzwoleńczą, religijną. Zachowanie Pana Jezusa, młodziutkiego, bo dopiero w wieku 30 lat mógł zacząć nauczać i właśnie zaczął nauczać jako młody rabin i od początku podważa te tradycje, jest przez wielu interpretowane jako bardzo nieodpowiednie. Nawiasem mówiąc, jeżeli faryzeusze w pewnym stopniu reprezentowali te poglądy konserwatywne, związane z tradycją religijną, pojmowaną konserwatywnie, i z tradycją narodową, można powiedzieć, byli zwolennikami takich prawicowych poglądów, to warto zauważyć, że Pan Jezus dystansował się od tych prawicowych poglądów. To musiało rodzić siłą rzeczy niesamowite emocje. Taki jest kontekst polemiki Jezusa Chrystusa z faryzeuszami w ogóle. Zapytajmy teraz o drugiego bohatera naszej przypowieści. Kim byli celnicy? Celnicy to po prostu poborcy podatkowi. Słowo, jakim święty Łukasz określa tę osobę, telones, pochodzi od greckiego telos, co oznacza między innymi opłatę czy podatek. Jaki był system podatkowy w tamtych czasach? Otóż Palestyna, jak już powiedziałem, podlegała cesarstwu rzymskiemu. Nie tylko politycznie, ale przede wszystkim administracyjnie i ekonomicznie. A zatem system podatkowy był regulowany prawem cesarstwa. Teraz łacińska administracja znała, przewidywała różne podatki, na przykład od ziemi, podatek od dóbr ruchomych, opłata od rzeczy importowanych, było wreszcie także cło. I ten ostatni podatek zbierany był nie przez urzędników rzymskich, ale przez miejscowych, których zatrudniano na zasadzie kontraktu. I musimy sobie uświadomić jedną sprawę. Sytuacja celników w takiej perspektywie społecznej była bardzo trudna. Mieszkali wśród swoich, ale pracowali dla wroga, dla okupanta. Taki układ okupantom był bardzo na rękę, bo celnicy po prostu byli zobowiązani dostarczać pieniądze w terminie. Jakiekolwiek opóźnienia nie wchodziły w grę i nikogo nie interesowało, czy on wszedł z kimś w konflikt, czy nie.
A Rzymianie nie musieli jakby brudzić rąk wykonywaniem czarnej roboty, kiedy pieniądze trzeba było na przykład wyegzekwować siłą. To było właśnie zadanie celników. Nie? Dla handlarzy bardzo często celnicy byli początkiem ich bankructwa i prawdziwym przekleństwem. Nic dziwnego, że wokół osób celników stopniowo z biegiem czasu zaczął rozwijać się pewien stereotyp, który zataczał coraz szersze kręgi. No bo pracowali dla wroga. Łatwo powiedzieć, byli zdrajcami ojczyzny. A jeżeli byli zdrajcami ojczyzny, to na pewno byli grzesznikami. Proszę zwrócić uwagę, w jak wielu miejscach w Nowym Testamencie celników i grzeszników stawia się w jednym szeregu. Niemalże wymienia się ich jak synonimy. Na przykład tu widzicie Państwo fragmenty z Mateusza i Marka i z Łukasza. A jeżeli są grzesznikami, no to już ich niedaleko do pogan. Można ich nazwać poganami. W końcu mieli kontrakt podpisany z Rzymianami, czy na pewno, więc byli Izraelitami, może cudzoziemcami. A jeżeli byli poganami, to na pewno byli nieczyści. Zresztą niektórzy faryzeusze właśnie, jako ci bardzo religijni, nie chcieli mieć z celnikami w ogóle żadnego kontaktu, ponieważ bali się zaciągnąć nieczystość kultualną. Mamy również i te wersety potwierdzające, że traktowano ich jak pogan. Niech ci nie będzie jak poganin i celnik, mówi w pewnym momencie Pan Jezus o tym, który nawet Kościoła nie usłucha. Czy byli oszustami? No pewnie niektórzy tak, bo jeżeli robili taką robotę związaną z pieniędzmi, to jest poświadczone w wielu tekstach starożytnych, że ściągali więcej, coś ponad to niż należało się Rzymowi, po to, żeby sami mogli się wzbogacić nieuczciwie. Ale czy to oznacza, że wszyscy byli nieuczciwi? No nie. Właśnie chociażby przykład Zacheusza, który był zwierzchnikiem celników, pokazuje, że był to człowiek uczciwy. Ktoś, kto oddawał połowę dobra dla potrzebujących. Są wyjątki. Natomiast taka opinia obiegowa, że każdy celnik jest nieuczciwy, pojawia się właśnie jakby siłą rozwijania się tego stereotypu. Skoro są zdrajcami ojczyzny, czyli grzesznikami, poganami, to na pewno są oszustami. Bardzo łatwo przejść w takiej płytkiej społecznej ocenie do takiej konkluzji. Podsumowanie. Mamy, proszę Państwa, przedstawionych dwóch gości, którzy idą do świątyni modlić się. Jeden faryzeusz to jest człowiek legenda. Na takim poziomie wartościowania społecznego, stereotypu, jest to właśnie wcielenie wartości narodowo-patriotycznych. Ktoś bardzo na pierwszy rzut oka zacny. Ktoś, po kim można się spodziewać poważnego potraktowania sprawy w myśleniu o ojczyźnie, o religii. Natomiast drugi to jest ten, którego każdy widzi jako zdrajcę narodu, jako oszusta, jako grzesznika, jako poganina. Niesamowite skontrastowanie. I teraz wejdą do świątyni, a świątynia ma to do siebie, że wszelkie maski opadają. Teraz okaże się prawda. Jaka jest modlitwa jednego i drugiego? Święty Łukasz, jeżeli posądzić go o złośliwość, czy o pewną ironię, o pewien sarkazm, to tu, w tym miejscu Ewangelii, sobie pozwala na najwięcej ironii. Właśnie ten faryzeusz, który przez wszystkich jest widziany, wow, niesamowicie prawy człowiek. Zaraz zobaczymy, jaka jest jego modlitwa i jak Łukasz z niesamowitą inteligencją obnaża obłudę i pewien fałsz, który jest w tym faryzeuszu. I odwrotnie, to skontrastowanie teraz idzie w drugą stronę. Celnik, który był przez wszystkich uważany za obłudnika, jego modlitwa jako pewien wzór prostoty i szczerości na poziomie literackim, narracyjnym jest pięknie pokazana. Proszę zobaczyć. Faryzeusze mieli obowiązek modlitwy przynajmniej dwa razy w ciągu dnia. Dwa razy. O godzinach odpowiadających naszej 9 i 3 po południu. I pierwsza sprawa, która nam wychodzi o naszym bohaterze. Ten faryzeusz z przypowieści Jezusa jest szczególnie pobożny, bo przyszedł do świątyni. Tego prawo nie wymagało. Mogli się modlić w swoich domach, mogli się modlić w synagodze. Ten nie. Ten idzie aż do świątyni. Może, żeby inni go zobaczyli. Druga sprawa. Słowa jego modlitwy. Boże, dziękuję Ci, nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak ten celnik. Już pomijam fakt, że
troszkę bezczelnie porównuje się do innych, ale proszę zwrócić uwagę na pewną technikę, jaką tutaj się posługuje święty Łukasz. Nie jestem zdziercą. Greckie słowo, które tutaj pojawia się, harpax, oznacza również zbójcę, rabusia, kogoś, kto uderza, kogoś, kto działa przeciw życiu. I można to czytać jako nawiązanie do piątego przykazania. Ja nie przekroczyłem piątego przykazania. Dalej, nie jestem oszustem. Dosłownie w języku greckim nie jestem jak ludzie niesprawiedliwi. Adikoi. Mogę być niesprawiedliwym przez to, co mówię, jak również przez to, co robię. Bardzo wyraźne nawiązanie do kolejnych przykazań dekalogów, tym razem do siódmego i do ósmego przykazania. I wreszcie, nie jestem jak cudzołożnik, jak cudzołożnicy. Tu jest bardzo wyraźne, bezpośrednie nawiązanie do przykazania szóstego. Jaka jest modlitwa faryzeusza? On robi rachunek sumienia. Wymienia kolejne przykazania. Nie jestem jak ten. Nie jestem jak ten, nie jestem jak ten. Wreszcie dochodzi, nie jestem jak ten celnik. Wszystko jest u mnie okej. W pewnym sensie postrzega dekalog jako zestaw zakazów i odhacza z tej listy kolei, po kolei. Tego nie przekroczyłem, tego nie przekroczyłem, tego nie przekroczyłem. Bardzo legalistyczne podejście do modlitwy. Co więcej, Łukasz idzie dalej i pokazuje, że ta jego modlitwa jest naprawdę karykaturą. Mówi, ja nie jestem taki jak ten celnik. Uważa się za kogoś lepszego. Z pogardą patrzy na bliźniego i właśnie wtedy wylicza kolejne przykazania, dochodząc do wniosku, że sam jest w porządku. Dalej, poszczę dwa razy w tygodniu. W tradycji żydowskiej post obowiązywał faryzeuszów raz w tygodniu. Natomiast ci bardzo pobożni i gorliwi pościli dwa razy, w poniedziałki i czwartki. Później, wieki później, rabini tłumaczyli, że w czwartek Mojżesz wszedł na górę Synaj, a schodził w poniedziałek. Dlatego była taka tradycja, że poszczono właśnie w te, a nie w inne dni tygodnia. I znowu, faryzeusz, który przychodzi do świątyni, pości więcej niż trzeba. I wreszcie sprawa dziesięciny. Oddaje ofiary. Owszem, jest w Księdze Powtórzonego Prawa przepis, złożysz dziesięcinę z plonu wszelkiego nasienia, z tego, co rokrocznie ziemia rodzi, ale uwaga, ten przepis dotyczył ludzi ziemi, tych, którzy zajmowali się ziemią. Faryzeusze nie należeli do tej grupy społecznej. Tymczasem nasz bohater przychodzi do świątyni i stąd niezowąd oświadcza, że daje dziesięcinę ze wszystkiego. Znowu wychodzi na pierwszy plan niesamowita nadgorliwość tego pana. Mamy więc pewien legalizm, wyliczanie przykazań i porównywanie się do innego, dochodzenie w związku, że jest się lepszym, i mamy nadgorliwość, pewne chwalipięctwo. Wierzy, że taka modlitwa Panu Bogu się podoba. I jeszcze jeden szczegół. W wstępie narracyjnym Łukasz mówi, faryzeusz stanął i tak w swojej duszy się modlił. To zdanie po grecku jest bardzo trudne do przełożenia. Mamy dwa czasowniki imię słów w aoryście, czyli w czasie przeszłym, stacheis. To tłumaczymy jako stanął oraz imperfektum medium czasownika prozeucheto, co tłumacze Biblii oddali słowem modlił się. Ale do którego z tych czasowników odnosi się wyrażenie przyimkowe pros e auton? Można odnosić właśnie do stanął. I wtedy należałoby to dosłownie tłumaczyć, stanął wobec siebie. W tych słowach byłaby ukryta ironia Łukaszowa, że ten gościu modli się nie do Boga, ale staje jakby przed lustrem. Modli się sam do siebie. Jeżeli staje wobec siebie, jeżeli natomiast połączymy z czasownikiem modlił się, czyli modlił się do siebie, można to również czytać jako modlił się o samym sobie. On sam jest treścią swojej modlitwy. Bardziej mistrzowsko Łukasz tego nie mógł oddać. Mówię tutaj, jego ironia wychodzi mistrzowsko. Zobaczmy teraz, jaka jest modlitwa celnika. Ona jest scharakteryzowana króciutko czterema wyrażeniami. Jedno występuje po drugim, jak kolejne ogniwa łańcucha. Celnik po pierwsze stał z daleka,
po drugie, nie śmiał wznieść oczu ku niebu, po trzecie, bił się w piersi i po czwarte mówił: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Zobaczmy po kolei te cztery wyrażenia. Stał z daleka. Proszę Państwa, w świątyni jerozolimskiej kolejne sfery były oddzielone granicami, których nie wolno było przekroczyć. W samym centrum znajdowało się święte świętych, gdzie był Bóg. Tam nikt nie mógł wchodzić, tylko najwyższy arcykapłan raz w roku. Blisko centrum były krużganki kapłanów, troszeczkę dalej krużganek mężczyzn, jeszcze dalej krużganek kobiet, a najdalej krużganek pogan oddzielony barierką, za przekroczenie której karano śmiercią. Więc teologia świątyni pokazuje nam jedną sprawę, że wyrazem poczucia godności stanięcia przed Bogiem było miejsce, które człowiek zajmował w świątyni, dalej lub bliżej. I teraz to nam tłumaczy, znajdujemy się w świątyni, on stanął daleko, z dala modlił się. Być może na samym dziedzińcu pogan. To znaczy, że nie tylko bał się zbliżyć, ale on się właśnie czuł jako niegodny, żeby nazywać się prawdziwym mężczyzną, prawdziwym Izraelitą. Być może był na samym dziedzińcu pogan. Pracował dla okupanta, więc bardzo możliwe, że odczytywał siebie w tym kontekście, że nie powinien przejść dalej. Druga sprawa. Nie śmiał nawet wznieść oczu ku niebu. Przypomnijmy sobie słowa z Ewangelii Jana z 11 rozdziału, kiedy Jezus wznosi oczy do góry i mówi: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. To wzniesienie oczu ku niebu w czasie modlitwy oznacza szczególną relację z Panem Bogiem. Takiej nie ma u celnika. On oczu nie wznosi. Trzeci element. Bije się w piersi, czyli to jest symbol uznania swojej grzeszności i małości. I czwarty. Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Greckie słowo, które tutaj się pojawia, pojawia się również w tradycji klasycznej, na przykład u Homera, oznacza zjednanie sobie przychylności bogów, ale w kontekście biblijnym, to jest bardzo ważne, w Septuagincie jest użyte w tłumaczeniu psalmu 51. Miserere mei, zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. Bardzo możliwe, że on modli się właśnie tym najpiękniejszym psalmem pokutnym. Taka modlitwa, powie święty Łukasz, została wysłuchana. To, że została wysłuchana, mimo że on stał tak daleko, czyli pooddzielany od Pana Boga, od centrum, tymi wszystkimi granicami nie do przekroczenia, to nam mówi coś o modlitwie. Modlitwa wysłuchana przez Boga, miłosierdzie Boże, przekracza wszystkie te granice, przekracza odległości, bariery i przyjmuje do siebie człowieka. Takie są dwie odmienne modlitwy, o których nam święty Łukasz mówi. Dwaj przyszli do świątyni, aby się modlić. Faryzeusz, ten, który był uosobieniem cnót związanych z pojmowaniem religijności i z pojmowaniem spraw narodowych, oraz celnik, zdrajca, grzesznik, poganin. Modlitwa pierwszego okazała się farsą, zupełnie czystą ułudą. Modlitwa tego drugiego okazała się Panu Bogu miła. Jakie jest główne przesłanie płynące z tej przypowieści? Świątynia to miejsce, gdzie człowiek staje przed Panem Bogiem twarzą twarz. To jest ta szczególna relacja i ta szczególna chwila, kiedy wszelkie maski spadają. A jedną z tych masek są właśnie wyobrażenia stereotypowe społeczne. Wtedy okazuje się, święty Jan to powie, w świetle Bożej prawdy, jak rzeczywistość naprawdę wygląda, jak jest. I tutaj właśnie widzimy coś takiego. Okazuje się, że faryzeusz jest ślepcem, jest głupcem, skupionym na sobie. Natomiast w modlitwie celnika widać, że kiedyś Ratzinger to komentował, jest to modlitwa piękna, oczyszczająca, płynąca z osobistej konfrontacji ja, człowieka, z Panem Bogiem. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na pewien szczegół gramatyczny, jaka faktycznie jest ta konfrontacja siebie samego z Panem Bogiem. Otóż w przypadku celnika jest to starcie bardzo konkretne. Jest to zajmowanie się i rozliczanie siebie bardzo konkretne, szczegółowe. Innymi słowy,
celnik mówi o tym, co naprawdę jest w jego życiu i myśli o rzeczach konkretnych. Taki szczegół. W różnych językach, poza językiem polskim, mamy rodzajniki, na przykład angielskie the, czy niemieckie der, die, das, czy w Grece ho, he. To są rodzajniki określone, które wskazują na pewien konkret. Właśnie kiedy mówi o sobie, że jest grzesznikiem, mimo że w gramatyce nie jest to konieczne, Łukasz daje tam rodzajnik określony. Jestem tym konkretnym grzesznikiem. Zajmuję się w Panie Boże w modlitwie przed Tobą tym konkretem. Ten drugi faryzeusz zupełnie przeciwnie. On ślizga się po powierzchni faktów. On wymienia kolejne przykazania. Nie jestem taki, nie jestem taki, nie jestem taki. W rezultacie dochodzi do konkluzji, wszystko u mnie jest w porządku. Ciekawe, że w jego wyliczance żadne słowo nie jest poprzedzone rodzajnikiem nie tylko określonym, ale nawet nieokreślonym. Więc widzimy, proszę Państwa, że faryzeusz i celnik prezentują dwa różne odniesienia do religijności. Dwa sposoby postrzegania przede wszystkim samych siebie, własnego świata zewnętrznego, ale również dwa odniesienia do innych ludzi. Pierwszy jest dosyć pokorny, celnik. Faryzeusz, widzieliśmy, wykazuje dosyć dużo pogardy w stosunku do innych. Idea, jaka tutaj się powolutku krystalizuje, jest taka. Z tego obrazu siebie i świata wyłania się również ich odmienna percepcja, odmienny obraz samego Pana Boga. Pan Bóg jest jeden, ale nasze wyobrażenie na jego temat może być bardzo, bardzo różne. Celnik dobrze podchodzi do sprawy, wyznaje winę, naprawdę wyznaje winę, a tym samym doświadcza Boga, który jest miłością, który jest osobą. Faryzeusz rozlicza się tylko z przykazań, więc jego Bóg pozostaje bezwzględnym sędzią. Celnik w ciszy czeka na przebaczenie, które przychodzi spoza jego świadomości, a tym samym w tym doświadczeniu konsekwentnie uznaje Pana Boga jako istniejącego w sposób obiektywny. Wychodzi poza siebie. Dzięki temu staje się człowiekiem wewnętrznie wolnym. Faryzeusz przeciwnie, sam siebie usprawiedliwia, jego Bóg pozostaje bożkiem. Nie Bogiem życia, nie osobą, ale ideą. Bardzo trafnie tę przypowieść podsumował wybitny komentator Ewangelii Łukasza, Józef Fitzmaier. Mówił, że celnik został usprawiedliwiony, ponieważ Bogu pozwolił być Bogiem. A faryzeusz? On stworzył sobie bożka, surowego sędziego. Taki Bóg osądzić cię może, ale czy może cię usprawiedliwić z miłosierdziem?